Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w Minecrafcie po dłuższej przerwie. Kurczę, powiem wam tak, że jest mi wstyd się przyznać, ale nie było mi z 3 miesiące. Było to spowodowane głównie tym, że jestem leniwy i mi się nie chciało nagrywać, ale patrzcie co dla was nagrałem. Zbudowałem w Minecraft. No dobra, nie dla was, dla siebie. To była kiedyś góra, co zresztą widać na Zetce. Całą przekopałem w ten sposób i wygląda to właśnie tak jak tutaj, bo w sumie to gramy ze znajomymi. Tu mieszka Kaskader, tam mieszka Artur, tam mieszka Kamil, tam mieszka Wiktor, a tam mieszka Stopa. Stopę może być nawet widać stąd, albo nie, to może kimniemy się, co? Albo o, póki jest noc, to skorzystam. Tak wygląda mój zamek nocą. To jest coś pięknego. Tu się jeszcze coś buduje. Tu jest farma, tam jest drwal, tutaj jest kuźnia, tutaj jest port i w ogóle chata rybaka. Tu jest stajnia, tutaj jest z endu, w sumie nawet nie wiem jak się to nazywa. Nie wiem, nieważne. Kurczę. Zapomniałem jak się to nazywa, no nieważne. Tu gdzieś będzie pewnie kopalnia i jeszcze jakiś budynek, no ale mniejsza o to. A teraz jeszcze się może kimniemy szybko. Tu jest wyrko. Ja śpię z mieczem. O nie. Dobra, mamy to. Mamy dzień. Może was oprowadzę po prostu tutaj po tym. Tutaj są moje koniki. Niestety żadnego z koników nie udało mi się złapać na 15 serduszkach. To jest porażka dla mnie. Ten ma chyba 14? Nie. Jeden ma 14, to wiem na pewno. I to jest dla mnie dobry konik, ale o tyle dobrze, że na przykład moje osiołki wszystkie mają 15 serduszek, więc spoko opcja. I muł. Muł też ma 15 serduszek. Złaś muł. Dobrze. Co my tu jeszcze możemy wam pokazać? To jest takie niepozorne wejście do mojej góry i tutaj. O właśnie, to jest napisane. Tu Stopa coś napisał. A to jest moje, ten psen, a tu? Hello, dzięki Mordelo z fartem. No, taki dobry Stopa w sumie. Może najpierw pokażę to. To jest chata rybaka, którą zbudowałem w sumie chyba jaką trzecią. Automatyczna lodówka. Tak się to robi, elo z fartem. Tu na górze mamy szafę. Trochę się przestawiło wewnątrz, czyli ramię wystaje, ale to szczegół. I piwniczkę. No jak to piwniczkę? Nie będę schodził, bo w sumie tam nic nie ma. Port. Aha, już mi jedną łódkę zwinęli, no cóż. Port jak to port. W sumie to jest zamek, więc żeby z niego wypłynąć trzeba otworzyć sobie drzwi. O, idzie raz, cyk. To jest jedno wyjście z zamku. Tu jest cyk. O. Drugie wyjście z zamku. Ej, skina nie mam, by the way. Gdzie jest mój skin? No nieważne. A tu jest cyk, trzecie wyjście z zamku, które łączy, tu widać na minimapie, dwie rzeki, więc spoko. Dobrze. Zaparkujmy łódkę. Dobra. Tu jest farma, właśnie od dupy strony do niej wchodzę, ale mniejsza. Tu jest farma, kokobinsy. To są chyba buraki, tak, buraki, ziemnioki i marchewki. A tutaj dynie i dynie i jak to się nazywa, melony. A no i chatę wam pokażę. Chata w sumie też jest bez strzału. Piwnicę miałem sobie, ale widzę, zapomniałem. No i skrzynki, wszystko jest puste. O, no i też lodówka, nie? To już jest standard chyba w każdym domku. Studnia. Chata drwala. Chata drwala, jestem z niej dumny. Fajnie mi wyszła w miarę. Szafa. Jak gdyby inaczej. O, patrzcie, tu lodówki nie mam. No cóż. I piwniczka. W piwniczce też nic nie ma. Ale wyjdź. A! No. Dziękuję. W piwniczce też nic nie ma. I ogień zgasł. Stopa zgasił. Tutaj jest chata kowala. Kowala. O, i z tego tu jestem wyjątkowo dumny. Tu. O. Aha. Stopa wykopał diament.
I moim kochanym silofem z liktaczem będę musiał iść. Nie, to chyba nie jest tak. Ja tak. Wykapał mi diament pies. No, pies. Tak to jest. Chce się coś zbudować od niego, ale przyjdą mi. Ale zepsują kumple. No więc to jest w sumie zamek od wewnątrz. Tu jeszcze mówię, coś będzie. Może wejście do kopalni. Ciężko mi w sumie jest jednoznacznie powiedzieć, co to będzie. Może wam jeszcze pokażę domki tamtych łosiów. Taki biały był kiedyś koń. O, jest tu mój biały rumak. Dobra, jedziemy. Jedziemy teraz do Artura, do jego plaży. Znaczy plaży, to jest w sumie jego lazurowe wybrzeże, on to tak nazwał. Dobra. No nie, nie wymieszczę się. Really? No nieważne. Dobra, zostań sobie tutaj, koniku. Owca Artura pewnie mu uciekła. To jest domek Artura. Zagiego tak zwanego, więc tu ma jakieś tam sypialnie, coś tam, tutaj też jakieś magazyny, to w sumie nie jest jakoś tam specjalnie. No właśnie, jakimś cudem przerwałem nagrywanie, nie wiem w którym momencie, mam nadzieję, że jak wyjeżdżałem z zamku. To jest domek Artura, jak już pokazywałem. Piwniczka, a w sumie tam nic nie ma ciekawego, bo po co? Mój konik, aha, to też mu rośnie, to sobie postawił chyba, to już wiem, kto mi to postawił chyba. Dobrze. O, tu jest domek kaskadera, w tę stronę. Tylko tu się dostać, to też jest nie lada wyczyn. Oj, coś tu chyba komuś wybuchło niedawno całkiem. O chuj. To było za mną. To było gdzieś za mną. Chowaj się, Albert. Uff, nie żyje. To jest domek kaskadera. W sumie też chyba jest bez strzału. No, jakiś... O, tu ma automatyczną farbę. A czemu? Czemu tym? Przecież to jest lipa. Ale... No, nie chcę mu tego testować i psuć, ale wydaje mi się, że to jest lipa. Bo woda wyleci raz i musi ją uzupełniać. Łatwiej byłoby zrobić to na pistony z piaskiem. No, tu jego magazyn. Ale ładny magazyn zbudował. No, wow, dobra. No mniejsza, to jest Cascadero. Tutaj mieszka. Gdzie jest mój kuń? Tu jest mój kuń. Pojedziemy teraz do stopy. Znając stopy, zbudował pewnie wielkiego kutacha gdzieś na środku. Bo to w sumie jest w jego stylu. Ale sprawdźmy to. Aha, jestem tak gruby, że się między drzewami nie wiem. Nie, no spoko, już przywykłem. Aha, drzewa... Aha, on nie chciał drzew do końca, bo nie umiał. Boż, boż. Dobra. O nie! Kunieł! O nie. Utknąłem, o nie, nie utknąłem. Ale konieł mi wpadł, lol. Co on tu zbudował? Tu jeszcze nic nie zbudował. No cóż. Aha, tu lepiankę, żeby jako tako przeżyć. No dobra. Uj, sorry, koń. Dobra, o, tu mamy kanion w ogóle z tej strony. Dobra, ale w takim razie pojedziemy teraz jeszcze do Wiktora. Kaskadera wam pokazałem, Artura wam pokazałem. To jeszcze Wiktor. Kamil, w sumie ten drugi Kamil nie ma nic do pokazania. Stwierdził, że przestał już grać. Więc proszę, to jest jego basen i domek w środku. Więc w sumie nic ciekawego. Konieł, zostań. Albo nie, konieł, chodź. Konieł, chodź. Konieł, o chuj, konieł. Konieł. No dobra, no chyba wam nie pokażę tego domku. Mogę tak z grubsza. Wiktor uczy się grać, także i tak dość ładnie buduje, więc... Kratki dla kolegi.
Za odwagę w budowaniu. Kappa. No dobra, bez kappy. No, a tak się prezentuje mój zamek z góry. Dość ciekawie. Budowa zajęła dzień. Zbieranie materiałów 2 dni. Więc w sumie i tak uważam, że dość szybko poszło. Materiały miałem z tej góry, bo cała ta góra, co tu widzicie, ona jest przekopana wewnątrz, co zresztą pokazywałem przed sekundą. I materiały były w sumie same. Mój Kilof z Silktouchem. To jest ten Silk Touch. Jedwabisty dotyk. On właśnie sprawia, że wykopuje kamień, a nie kobla, czy też bruk. Dobra, no to w sumie na tyle, co chciałbym wam pokazać. Bo ja powiedziałem wam, czemu nie nagrywałem. I teraz pytanie do was, czy byście chcieli, żebym z tego serwera dalej nagrywał, ale mi swędzi kolano. Czy chcielibyście, żebym z tego serwera dalej nagrywał, czy może, żebym nagrał z czegoś innego? Byłoby spoko, co? Też tak myślę. Mogę nagrywać jakieś timelapse, jak szybko się buduje coś. Na przykład chcę zbudować wiatrak, tu chcę zbudować jeszcze... Nie pamiętam, co. Ej, no nie pamiętam. Ale chcę, więc no tak to będzie wyglądało. I co? To by było na tyle. Przepraszam was, że mnie tak długo nie było na YouTube, ale wiecie, że ja słynę z tego, że jestem dość regularnym YouTuberem. I co? A, w sumie to mogę nawet nagrać inną gierkę ze stopą, z tym, co mieszka tam, o. Czemu nie? Ta gra to... Nie powiem. I co? To będzie na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Proszę o wyrozumiałość i zostańcie na tym kanale dłużej. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytnę ci serduszko.